O, o cudownie. Zapraszam. Przejść. Ja chciałam tylko powiedzieć, że to jest moim zdaniem bardzo subiektywnym. Najładniejsze teraz wnętrze warszawskiej kawiarni, a w tym przypadku Bajglary. To jest po prostu przepięknie. Każdy musi tu przyjść. Proszę. Vegan omlet i vegan smoked stuff. Dobrze. Bo uważam, że to jest super, że w Bajglarni jest taka option. O wow, to jest omlet. On jest chyba z ciecierzycy, z pieczarką portobello. Cudowne. A ty tego nigdy nie próbowałam, bo to jest jakaś pasta z oburze, warzywa. Jezus, jaka to jest miła, jak ktoś włoży do kanapki warzywa. To jest pasta, chyba taka pasta a la rybna, obstawiam, że to pewnie jest z wędzonym tofu. Sharing is caring. Mamy to. Cześć! Moja torba. Bye! Idziemy do kolejnego pięknego wnętrza. Chciałam powiedzieć, że ja nie sądziłam, że tak polubię Pragę, ponieważ, uwaga, mała krótka historia, jestem z Łodzi i Łódź, czy Praga kojarzy mi się troszeczkę z Łodzią, więc tak raczej stroniłam, mimo że Łódź wspaniałym miejscem jest. To miałam takie poczucie, że nie mam potrzeby, żeby tu przyjeżdżać. Jakbym chciała takie okolice, to mogę jechać do Łodzi. Ale na Pradze są tak piękne miejsca. Serce numer 1, 2, Kruki. Sami zobaczycie, wnętrze jest pomocne. No, jesteśmy w mieście. W mieście są ludzie. No, to niestety nie udało nam się zarezerwować tej ulicy jako prywatną do nagrań. Mamy tutaj kanapkę jakąś po prostu wręcz kultową. Tak. Sienne. Tak, uwaga. Ja tutaj unboxing. Unsandwiching. Wow. Wow. Kontrola jakości. O, to jest bardzo, bardzo emocjonalny gryz. O Boże. Niby ja mam ekspresywną mimikę. Ja. Stop! Wow, Boże, ale dobrze, dobrze trenowałaś tą reakcję. Uważam, że sensem życia jest chodzenie do pięknych miejsc. Może pożałuję, że powiedziałam, ale uważam, że każdy może sobie wytworzyć własne ścieżki miejskie i po prostu delektować się tym, jak cudowne może być otoczenie. Kto pomyślał, że na Pradze będzie taki park? A najważniejsze jest to, że mamy bilet i ruszamy w miasto. Ja jestem team komunikacja miejska i chyba nie wiem, czy muszę to argumentować moim super fajnym odbiorcom, którzy to wiedzą, ale jeżeli chcecie mnie spotkać w mieście, to będzie to w tramwaju albo w autobusie, bo życie jest za krótkie, żeby kupować auto. Ja mówię serio. To jest najszybsze, najwygodniejsze, nie trzeba parkować, płacić za parking, marnować czasu, szkodzić planecie, płacić ubezpieczenia. Same plusy. Czego brakuje w gastro warszawskim? To jest dobre pytanie. Ja odpowiem. No, tak. Nikt nie pytał, odpowiem. Brakuje miejsc, które serwują mega zdrowe jedzenie, ale które jest takie super pyszne i jakościowe, że jak masz, że jeżeli masz jakościowe knajpy, to zazwyczaj to są jakieś pyszne wypieki, to też jest spoko, tak? Czy pizza,
albo jakiś ramen. A jeżeli chcesz zjeść coś takiego bardziej opierającego się o warzywa, to często to są takie fast foodowe opcje, albo nieszczególnie jakościowe. I to jest taka dosyć moja krytyka. Monotonne dosyć. Albo monotonne, że jak właśnie jak już masz jakieś, masz jakiegoś takiego blisko wschodniego bowla, wszędzie jest, nie wiem, jarmuż, komosa, broku, cieciorka. I to jest pyszne, ja to kocham, bo sama sobie to gotuję. Ale mało jest takich typowo healthy i mniam, a jednocześnie jest dobry od dobrych dostawców. I właśnie w nawiązaniu do naszego wątku, idziemy do idealnego miejsca, bo jest to Sam, czyli najlepsze jakościowe produkty, które można sobie kupić do domu, ale też zjeść na miejscu, pyszne, pyszne, pyszne. I to, o czym wspólnie z dziewczynami gadałyśmy, to to, że jest tutaj mega dobrze przeszkolona, miła obsługa, że zawsze czujesz się, że jesteś zaopiekowany, możesz poprosić o wodę z cytryną i wszyscy są z tym okej. Okay. Chcesz coś zmienić w zamówieniu, to też jest spoko. I ja takie miejsce bardzo, bardzo szanuję. Akurat dzisiaj tego nie ma, ale one mają tutaj taką super fetę z migdałów i podczas jej przygotowania robią, słuchajcie, twarożek roślinny, właśnie fetę migdałową i mleko migdałowe. I to wszystko można kupić i tutaj, i też zjeść w restauracji, więc cudowny obiekt zamknięty. Wielki plus. A, mamy to! Tak, słuchajcie! Feta, o której mówiłam, twarożek roślinny, mleko migdałowe i do domu. Mrożony flat owsiany. Mam jeszcze nitroflatę. Nitroflatę czy normalnego flata? A co to znaczy? To jest generalnie kawka, która jest zrobiona z cold brew. Ona jest taka lekko gazowana? To jest taka bardziej konsystencja, to ma trochę jak lody konsystencję, taką gęstszą. Jest potem nagazowywane, to jest w beczce po prostu jak piwo. Jest to takie dobre. I to podłączamy do kreników, w którym ono się od razu gazuje, a zatem... A ja nie wiem... To jest wszystko tak? Z mlekiem owsianym. A to już jest z mlekiem? Tak. To jest ekscytujące. Tutaj skóra mi odpoczywa, jest nowa. O Boże, to jest pyszne. To jest odkrycie. Tutaj mamy tak miłą obsługę, że można sobie przetestować Guatemala, Salvador, Rwanda. Czy to nie jest... To jest wychodzenie naprzeciw klientowi. Uwielbiam. Idziemy się nakofeinować. Jest tu masło orzechowe. Wszystko z masłem orzechowym. To jest najlepsze na ziemi. Nie, jeszcze... A tu są jego współpraca z ginekologami z Karowej. Szpinak. Nie obchodzi. Najlepsze to stanie. Ja bym się bawała. Tam jest taki, że nie lubię bułek słodkich. Sorry, moim zdaniem super. Po to przyszłam. Maluszek. A to jest fajny z tą dymką jest. Z dymką. Są szparagi krajowe. Czyli coś chciałam, żeby... Zdradzam, że to ostatni weekend w Warszawie, więc okupiłam się najcudowniejsze polskie nowaliki. Idziemy dalej jeść. Mam mega sentyment do Storu, bo w sumie to jest takie pierwsze miejsce, gdzie naprawdę, nie wiem, poczułam się jak u siebie. I mam taką teorię, która idzie trochę w kontrze, że dobre wnętrze jest trochę jak dobra muzyka w filmie, że tak do końca go nie dostrzegasz, ale bardzo pasuje. I właśnie wchodzisz i czujesz, że jesteś w dobrym miejscu.
Co myślicie? Kolejny ten film, kontynuację dzisiejszego odcinka, zapraszamy latem. No, temat się nie kończy, jest za dużo miejsc, Warszawa jest wspaniała. I bo co teraz myślicie? Powiemy wam. Myślę, że nie byłby domknięty temat tego filmu bez Peaches. Dlatego tam zmierzamy, na koniec naszej podróży, choć jest dopiero 14. Tak by można nie dodawać. Dla mnie jest 20. Nie muszę nic mówić, bo jedzenie przemówi za nas. Dziękuję. Ale pachnie chlebkiem. Trzeba spróbować wszystkiego, czego jeszcze nie jadłam. Wczoraj wróciłyście chyba takie zdjęcie ogórka, można go zamówić, czy tak. Nie? Tak? Co to? Ja nie wiem, ale to było coś wiosennego. Ogórek gruntowy na oleju szczypiorkowym z majonezą szczypiorkowo-szczypiorkowym. Posypane, uwaga, ziarnami wakame. Więc to jest takie jakby trochę smakuje jak sól morska? Tak. O, jak subtelnie. Uwielbiam. Zdań głównych. Wybrałyśmy fasolę piękny jaś, cacio e pepe z pigwą i salsą z migdałów i papryczek de anchy. Pieczywo z masłem z pieczonym czosnkiem i solą morską. Mamy ogórka gruntowego z milionem dodatków i arbuz burak gotowany w hibiskusie, czerwona cebula, pistacje, suszona mięta, limonka. No, poezja. Wszyscy mnie kojarzą właśnie z tymi. Ty mnie też pewnie znasz właśnie z owsianek i różnych słodkich śniadań. Ale odkąd zrobiłam badania z Karo Domarańczyk i ona powiedziała mi, że spróbowała się na nich właśnie wytrawnych i bardziej białkowo-tłuszczowych, to jest totalny game changer. Po prostu czuję, że mam więcej energii, nie jestem głodna po 5 minutach. I się tak przedstawiłam, że teraz po prostu jakbym miała zjeść, nie wiem, jakąś bułkę słodką albo owsiankę, to byłabym, czy zjadłabym, ale była taka super ospała. Nawet dzisiaj te bajble, tak po godzinie już byłam gotowa na coś takiego konkretnego, dlatego zrobiłam drugą kanapkę. Ale no, a to była mega duża zmiana. Czego oczekiwałaś od Warszawy, jak tu przyjechałaś? O, wow. To jest mega ciekawe, bo jak ja tu przyjechałam 2 lata temu ponad, to ja byłam pewna, że to jest przystanek na chwilę. No potem oczywiście wybuchła pandemia i byłam sama w szoku, że udało mi się tak szybko tutaj zadomowić i po raz pierwszy w dorosłym życiu mogę powiedzieć, że czułam, że gdzieś jest mój dom, że gdzieś jest moje miejsce, że gdzieś przynależy, że znalazłam swoich ludzi i taką swoją społeczność, okolice. Ale dotarło do mnie ostatnio, że ten rozdział się zamyka, że to było piękne, ale że czeka na mnie coś więcej. I tym spacerem dzisiejszym tak naprawdę żegnam się też z Warszawą, z tymi ulubionymi miejscami, które oczywiście zostają. Mam nadzieję, że będziecie z nich korzystać. Ale ja jedę dalej i mam nadzieję, że też biorę was ze sobą. Na pewno tutaj wrócimy, bo jeszcze sporo rzeczy chciałabym wam pokazać i sama je ponownie odkryć. Ale tym filmem też zamykam pewien swój sezon życiowy. I widzimy się w... powiedzieć? W Paryżu! O, mam ochotę cię przytulić. Prawie się opłakałam. Ja prawie też. W sensie miałam takie ciereczki. Boże, jestem taką dramą queen. Trochę tak. Ale ja lubię tak, jak się dzieje, wiecie.